Jest sierpień 1998 roku. 17-letnia Iwona Cygan, jak wszyscy nastolatkowie i uczniowie w tamtym czasie, ma wakacje. W trakcie tych wakacji najczęściej, i to właściwie codziennie, widuje się ze swoją przyjaciółką Renatą. W niedzielę 9 sierpnia razem wychodzą do baru, gdzie odbywa się impreza, coś w rodzaju dyskoteki czy dancingu. Mimo że Iwona zazwyczaj wraca około 21 do domu, tego wieczora spóźnia się i wraca w okolicach godziny 1. Przez kolejnych kilka dni, dokładnie 4, jest apatyczna, ale też dużo bardziej wylewna. Przede wszystkim na temat swojej przyjaciółki, Renaty, za którą nie przepada matka Iwony, Czesława Cygan. Iwona ma wątpliwości do tej przyjaźni. Czuje się oszukiwana. Czuje, że Renata jej czegoś nie mówi. Że ma jakieś dziwne plany i kontakty z dziwnymi osobami. W czwartek Renata postanawia spotkać się z Iwoną, jednak 17-latka nie ma na to spotkanie ochoty. W końcu ulega namowom koleżanki i postanawia się z nią rozmówić. Ma wyjść z domu tylko na chwilę, ale do domu już nigdy nie wróci. Wcześniej rano rodzina Iwony orientuje się, że dziewczyna nie wróciła na noc do domu. Gorączkowo zaczynają jej poszukiwać. Pierwszy ślad, który sprawdzają, to oczywiście Renata, która była z Iwoną tego wieczoru umówiona. Renaty jednak nie ma w domu, jest na naukach jazdy w Busku-Zdroju. To właśnie do Buska-Zdroju jedzie więc ojciec Iwony wraz z jej siostrą Anetą. Próbują od Renaty dowiedzieć się, co się stało, jednak dziewczyna twierdzi, że niczego nie wie, że rozstała się z Iwoną około godziny 22 na szczucińskim rynku. Każda poszła w swoją stronę. Rodzina Iwony jednak nie daje za wygraną i próbują z Renaty wyciągnąć więcej informacji. Postanawiają zabrać dziewczynę do Szczucina i razem z nią poszukać Iwony. Kiedy wracają i przejeżdżają przez most na Wiśle, Renata uporczywie patrzy w stronę wałów wiślanych. Zwraca to uwagę Anety. W domu państwa Cyganów wzrasta niepokój i panika. W końcu pan Mieczysław Cygan przed 9 rano zgłasza na komisariacie policji w Szczucinie zaginięcie swojej córki. Do domu państwa Cyganów przyjeżdża funkcjonariusz policji Leszek W., który noc wcześniej pełni dyżur. Kiedy w domu państwa Cyganów zastaje Renatę, postanawia porozmawiać z dziewczyną. Zamyka się z nią sam w pokoju na kilkanaście minut i kiedy kończy z nią rozmawiać, wychodzi z pokoju i mówi, że dziewczyna niczego na temat zaginięcia Iwony nie wie. Jak to możliwe, skoro o tym, że Iwona nie żyje, od rana huczy całe miasteczko? Rodzina Iwony szuka jej po całym Szczucinie. Chodzą po miasteczku, pytają, próbują się dowiedzieć, czy ktoś coś wie, czy ktoś coś widział, słyszał.
uporczywie w odpowiedzi słyszą, że nie. Nikt nic nie wie. Wszyscy są zdziwieni. Ale być może jednocześnie niektórzy z nich nie mają odwagi powiedzieć o tym, czego się dowiedzieli. Od wielu godzin przecież po Szczucinie krąży wieść, że nad Wisłą, za wałami, w Łęce Szczucińskiej znaleziono zwłoki cyganówny. Mówi to między innymi wczesnym rankiem Paweł K., tak zwany młody klapa, którego przez okno słyszy chłopak leżący na łóżku przy otwartym oknie. Młodego klapę znają wszyscy w Szczucinie, ale o nim opowiem później. Renata pomaga rodzinie cyganów szukać swojej przyjaciółki. W pewnym momencie ma powiedzieć, że może Iwony trzeba szukać za wałami na Wiśle. Nikt jednak nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do tego, co wówczas Renata mówi. Po co Iwona miałaby się udawać nad Wisłę? Szczególnie, że wcześniejszego wieczoru była burza, padał ulewny deszcz, nad Wisłą było zimno, mokro, było błoto. No nic przyjemnego. Ale to właśnie tam, od wczesnego ranka, faktycznie leży ciało Iwony. Kiedy o 14:00 Stanisław Dziodzio, miejscowy rolnik, wyprowadza na pastwisko właśnie nad Wisłę swoją krowę, a robi to tak późno, dlatego że wcześniej widzi, że jest błoto i nie chciał, żeby krowa w tym błocie brodziła, postanawia krowę wyprowadzić dopiero około godziny 14:00. I to właśnie o tej godzinie zauważa w krzakach leżącego człowieka. Najpierw myśli, że to ktoś musi się opalać, zresztą słońce zaczęło prażyć na nowo. Po burzy nie ma ani śladu, tylko ta mokra ziemia. Ale im mężczyzna podchodzi bliżej, tym bardziej dociera do niego, że jest świadkiem czegoś strasznego i przerażającego. Widzi, że na ziemi leży dziewczyna. Chociaż początkowo pan Stanisław nie wie, na kogo patrzy. Czy to dziewczyna? Czy to chłopak? Przychyla się do tej drugiej opcji, ponieważ leżąca osoba ma spodnie, ma krótkie włosy. Ale im bliżej pan Stanisław podchodzi do ciała, tym bardziej jest pewien, że patrzy na dziewczynę. Iwona leży na brzuchu. Ma skrępowane sznurkiem ręce, obnażone plecy i pośladki. Jest ciężko pobita. Ma obcięte włosy. Ale to, na co zwraca uwagę pan Dziodzio, to to, że ciało tej dziewczyny leży prosto, tak jakby było ułożone. W wielu, wielu materiałach, w których pan Stanisław się wypowiada, wspomina o czymś takim jak jego wrażenie, że człowiek, który tak bardzo cierpi, a widać, że tak właśnie było, musi w jakiś sposób walczyć o życie, że wije się w konwulsjach. A tutaj wszystko wyglądało tak, jakby było ułożone od linijki. Niewiele myśląc, pan Stanisław, oczywiście będąc w ciężkim szoku, no kto z nas nie byłby, gdyby natknął się na taki widok, biegnie do swojej siostry, która ma telefon i dzwoni na policję. Mówi o tym, co właśnie widział. Jest wtedy godzina 14:00, no chwilę po 14:00. Jest tak przejęty, że postanawia pomóc policjantom przyjechać na miejsce. Wychodzi nawet na wał, tam gdzie wał łączy się z drogą, czy tam gdzie droga do tego wału dochodzi, żeby wskazać policjantom to miejsce, bo nie jest ono często uczęszczane. No, on jako lokalny mieszkaniec, jako właściwie osoba, która mieszka tuż przy tym miejscu, i to, co wówczas go uderza, to to, że kiedy radiowóz przyjeżdża na miejsce, to pan Stanisław właściwie jest tam zbędny, nie musi nikomu mówić, gdzie to ciało leży.
Używa nawet właśnie w filmie dokumentalnym pod tytułem Zmowa takich słów, że znali to miejsce lepiej niż ja. Kto z policjantów przyjeżdża na miejsce, które wskazał im Stanisław Dziodzio? Grzegorz J., który wówczas pełni dyżur, i znany nam wcześniej już Leszek W., ten sam, który kilkadziesiąt minut wcześniej przesłuchiwał Renatę w domu państwa cyganów. Kiedy na zegarze wybija 14:30, w domu cyganów dzwoni telefon. Odbiera Aneta. Od policjanta w słuchawce dowiaduje się, że nad Wisłą znaleziono ciało. Cyganowie to jedyne wówczas w okolicy osoby, które poszukują kogokolwiek, dlatego założenie, że to Iwona, no, jest raczej prawidłowe. Na miejsce rusza pan Mieczysław wraz z Anetą. Pani Czesława zostaje w domu, jest na tyle roztrzęsiona. Jak to wspomina Aneta, chodzi na czworaka po mieszkaniu. Kiedy pan Mieczysław z Anetą przyjeżdżają na wał, widzą zbiegowisko ludzi. Są policjanci, jest pan Dziodzio, ale też mnóstwo zupełnie przypadkowych osób. Wokół są samochody, rowery, ślady. I jeżeli doszło tam do zbrodni, czego jeszcze wówczas nie wiedzą, to na miejscu zbrodni jest mnóstwo przypadkowych osób, które niszczą i zacierają ślady. Aneta i pan Mieczysław próbują dostać się do leżącej u stóp wału Iwony. Jednak powstrzymywani są przez funkcjonariuszy. Pierwszy wyrywa się pan Mieczysław, później dobiega do niego Aneta. I widok, jaki ukazuje się ich oczom, jest przerażający. Iwona jest tak ciężko poraniona, tak dotkliwie pobita, skatowana, że przez długi czas i właściwie w tamtym momencie ani pan Mieczysław, ani Aneta nie dostrzegają tego, że Iwona nie ma włosów, że są one ogolone, ścięte na krótko. Aneta, kupiec dzisiaj, wspomina, że w głowie Iwony było kilka dziur. Miała straszliwie opuchniętą twarz. Musiała bardzo krwawić, ale wokół jej ciała nie było żadnych śladów krwi. Szybko więc pojawia się myśl, że to nie jest jedyne miejsce, w którym Iwonie coś złego się stało. Dość szybko też zaczyna się klarować, w jaki sposób Iwona zginęła. Bo nie zginęła ani od tego, że straciła zbyt dużo krwi, ani od tego, że została pobita, że doznała jakiegoś urazu. Iwona została uduszona drutem pochodzącym, jak się później okaże, z płotu ogradzającego pobliskie pastwisko. Na miejscu panuje chaos, tak jak powiedziałam, oprócz samochodów, które przyjeżdżają przez błotnistą drogę, zacierając na przykład ślady, które mógł zostawić ktoś, kto ciało Iwony tutaj zostawił albo przywiózł. Niektórzy też zadeptują ślady, nie są one też zabezpieczane w odpowiedni sposób. I wszyscy, którzy tam przez przypadek się znaleźli lub zostali skrzyknięci gdzieś z centrum Szczucina, przychodzą tam i widzą nagie ciało skatowanej i nieżywej już wówczas Iwony. Nikt jej nie osłania, nikt jej nie okrywa. W żaden sposób jej godność nie jest wówczas zachowana. To tylko przedłuża to upokorzenie, któremu najprawdopodobniej tuż przed śmiercią została poddana. Ale dlaczego? Kto? Po co? Zwołani na miejsce policjanci próbują zabezpieczyć i dokonać oględzin miejsca. Przede wszystkim zostają też wezwani policjanci z dochodzeniówki, no, z Wydziału Dochodzeniowego z Dąbrowy Tarnowskiej, czyli z nadrzędnej
komendy temu komisariatowi w Szczucinie. I tak na miejscu zjawiają się policjanci z dochodzeniówki w Dąbrowie Tarnowskiej i prokurator, dokładnie prokurator Kumorowski. To on nadzoruje czynności, które dzieją się na miejscu, a to właśnie tam między innymi zostają ściągnięte psy tropiące, które mają podchwycić jakiś trop, który mógłby doprowadzić i naprowadzić śledczych na jakiś ślad, skąd Iwona przyszła. A może sprawca lub sprawcy zostawili na miejscu zbrodni ślady, do których psy dotrą i dzięki temu będzie więcej coś wiadomo. W protokole znajdzie się jednak informacja, że żaden z psów tropu nie podjął. Jednak Robert Cygan, czyli kuzyn rodziny Cyganów, który wówczas przejmuje inicjatywę w imieniu rodziny, bo widzi, w jakim stanie jest pan Mieczysław, widzi, w jakim stanie jest Aneta, bo 20-letnia wówczas dziewczyna. Widzi, że pani Czesława jest w domu, całkowicie zrozpaczona wieściami, które przed chwilą do niej dotarły. Robert Cygan był świadkiem sytuacji, w której właśnie prokurator Kumorowski kazał odwołać psy, które podjęły trop, ale przerwał te działania, będąc absolutnie przekonanym, że psy pobiegły za zającem. Psy tropiące na miejscach zbrodni to psy wyszkolone do wychwytywania ludzkiego zapachu. Są też psy poszukiwawcze, które mają wykryć zwłoki, ale to nie jest ta sytuacja. Czy naprawdę tak świetnie wyszkolony pies, a raczej dwa psy, zignorowałyby zapachy na miejscu zbrodni, bo poszłyby za zającem? Czy po prostu prokurator przerwał te czynności, mimo że mogłyby coś ustalić? Szybko także udaje ustalić się, że w pobliżu, w takim zwykłym, wydawać by się mogło, miasteczku, właściwie pod takim miasteczkiem, są jacyś turyści. Ale to Wisła, są wakacje, dość malownicza okolica. Więc nad Wisłą czasami zdarzało się, że ktoś biwakował, głównie wędkarze, ale w pobliżu odnalezienia zwłok Iwony przebywała wówczas podobno rodzina z Kielc. Była tam całą noc, niczego zaś nie słyszała. O tym, że ci ludzie niczego nie wiedzieli, niczego nie słyszeli, próżno szukać informacji w aktach sprawy. Tych ludzi przesłuchuje policjant szczuciński Grzegorz J., a to przesłuchanie ma nadzorować prokurator Kumorowski. Świadków tych nigdy nie wylegitymowano i nigdy ich później nie odnaleziono. Co jednak też istotne, w pobliżu odnalezienia zwłok, dokładnie po drugiej stronie rzeki, znajduje się hangar Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To taki blaszany budynek, to nawet duże słowo, blaszana buda, w której trzymane są łódki, w której są różnego rodzaju rzeczy, no służące ratownikom oczywiście do ratowania ludzkiego życia, ale to zazwyczaj wygląda jak garaż. Tym oto hangarem zajmuje się Józef K., tak zwany Stary Klapa, i zbieżność nazwisk oraz pseudonimu nie jest przypadkowa, bo to ojciec Pawła K., młodego Klapy, który rano miał być słyszany pod oknem, mówiąc, że nad Wisłą ktoś zabił dziewuchę. Według niektórych zeznań używa nawet słowa cyganucha czy cyganówna. W każdym razie Paweł K. rano wie o tym, że Iwona Cygan nie żyje. Ten hangar w Opru, o którym mówimy, nie jest tylko zwykłym miejscem do trzymania łódek czy do jakichś prac konserwacyjnych tychże. Jest miejscem, które w Szczucinie uchodzi za jedno z dość aktywnych miejsc spotkań towarzyskich. Dość regularnie odbywają się tam imprezy, na które zjeżdżają
nie tylko znajomi pana Józefa K., ale także policjanci. Jest tam także widywany między innymi właściciel baru Trabanta, bywa tam też syn starego Klapy, młody Klapa, wiele innych osób. Te imprezy są głośne, są tam grille, muzyka, dużo, właściwie to litry alkoholu, ale też zdarza się, że są tam dziewczyny, na które zresztą panowie chętnie mają tam przyjeżdżać. W każdym razie o hangarach krążą w okolicy legendy. Jednak gdyby tamtego wieczoru, mówię tutaj o 13 sierpnia, toczyła się tam impreza, to zapewne biwakujący nad Wisłą mimo burzy wędkarze pewnie słyszeliby, że coś dzieje się po drugiej stronie rzeki. Woda niezwykle skutecznie niesie dźwięk, ale podobno nic tam się nie działo. Wokół ciała Iwony zostaje znalezionych i zabezpieczonych wiele przedmiotów. Kiedy jej ciało zostaje podniesione, czy odwrócone na plecy, spod niego wyłania się stłuczona butelka. Iwona leży też na sztachetach, które są wyłamane z znajdującego się nieopodal płotu. Na tych sztachetach zabezpieczone zostają nitki w kolorze purpurowym czy biskupim. Na to określenie możemy trafić wielokrotnie, stykając się z tą sprawą. Nitki o tym samym kolorze znalezione są również na drucie, którym Iwona została uduszona, na kolczyku i bransoletce, którą miała na sobie. Również na ciele Iwony takie nitki zostały odnalezione. Iwona na sobie nie miała niczego w tym kolorze. Miała też ze sobą sweter, który, jak pan Stanisław Dziodzio po latach będzie uparcie twierdził, na pewno nie leżał w pobliżu ciała Iwony. Nie była też ten sweter ubrana. Jednak w pewnym momencie, po kilku godzinach już oględzin tego miejsca, ten sweter nagle się tam pojawia, znajduje się na zdjęciach. Być może pan Dziodzio nigdy nie zwrócił na niego uwagi, tak jak Aneta Cygan nie zwraca uwagi początkowo na to, że jej siostra ma obcięte włosy. Jednak pan Stanisław Dziodzio nie jest aż tak wstrząśnięty tą sytuacją, jak najbliżsi Iwony. Oczywiście ona jest szokująca. Ale pan Stanisław zapamiętuje mnóstwo szczegółów i cieszy się dobrą pamięcią i udziela bardzo ważnych i potwierdzonych później informacji. Obok ciała leży także kanister plastikowy, taki na benzynę. Co robi w takim miejscu nieopodal pastwiska i rzeki? Może być po prostu wyrzuconym gdzieś z wału śmieciem, a może pochodzić z woprówki, która znajduje się naprzeciwko, po drugiej stronie rzeki. Niektórzy też będą twierdzić, i to też znajdzie swoje odzwierciedlenie w aktach, że ciało Iwony i jej rzeczy pachniały bardzo chemicznie. Pachniały, jakby znajdowały się w miejscu, w którym używano farb, lakierów, w takim miejscu, może właśnie jak garaż, może jak hangar. Obok ciała i pod ciałem Iwony leżą też kawałki potłuczonego szkła pochodzącego z butelki. Zostają one zabezpieczone do badań daktyloskopijnych. Jeszcze przez wiele godzin trwa zabezpieczanie miejsca znalezienia zwłok. Ludzie gromadzą się wokół niego, przechodzą na wał, żeby z góry obserwować te działania. Przecież większość ludzi kojarzy tutaj Iwonę. Ludzie się wymieniają, ale niektórzy stoją tam bardzo długo. I tak obserwuje to wszystko stary Klapa, czyli Józef K., ale także funkcjonariusz dąbrowskiej policji Andrzej Eł, pseudonim Jabłuszko, wraz ze swoimi kolegami, spośród których jeden z nich to prywatny kierowca właściciela baru Trabant, w którym to Iwona ostatni raz była widziana przez swoją siostrę dzień wcześniej.
w pewnym momencie chyba ktoś decyduje o tym, że jednak tak duża grupa osób, oczywiście obcych i postronnych, na miejscu prawdopodobnie dokonania zabójstwa, to nie jest dobry pomysł i może skutkować bardzo poważnymi uchybieniami, więc tworzy się blokada. I to właśnie ta blokada zatrzymuje parę, mężczyznę i kobietę, którzy chcą również dostać się na wał i obserwować z góry, co się dzieje. Tym mężczyzną jest Pawełka, młody klapa, wraz ze swoją partnerką Amandą. Może to najlepszy czas, żebyśmy poznali bliżej klapów. Starego i młodego klapę, ojca i syna. Józef Klapa mieszka w Szczucinie prawie od zawsze. W książce Moniki Góry możecie znaleźć cały rozdział o jego życiu, które nie było w skrócie zbyt wesołe. Mówię tutaj głównie o dzieciństwie. Jednak to, co na pewno tego człowieka charakteryzuje, to to, że lubi mieć kontrolę, lubi mieć znajomości, jest dość wyrazisty, głośny, może nawet trochę prymitywny. W sile swojego wieku, oczywiście mówimy tu o czasach PRL-u, wstępuje do ORMO. Domyślam się, że wszyscy wiecie, czym było ORMO, ale dla wszystkich tych, którzy może nie do końca orientują się w tym, jak wyglądał poprzedni ustrój, jakie tam były służby, do czego można było należeć i co to oznaczało, przypomnę tylko, że ORMO to skrót od Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Czym się jednak taki ormowiec zajmował? Ogólnie takie duże oddziały ORMO były nazywane OZ ORMO, czyli oddziały zorganizowane, i służyły głównie do tego, by tłumić na przykład różnego rodzaju strajki czy demonstracje. Wiemy, że Józefka był ormowcem, wiemy, że jest też ratownikiem, opiekuje się WOPR-ówką, no ale mówimy o dwóch organizacjach ochotniczych. Musiał się czymś zajmować zawodowo, coś musiał w życiu robić i z czegoś żyć. W Szczucinie słynął z tego, że bardzo kochał rośliny. Prowadził szkółkę pięknych krzewów. Zresztą cieszył się uznaniem w okolicy. Między innymi podziwia go kolega po fachu, właściwie można powiedzieć, bo miłośnik roślin, Bogusław P., tak zwany papuśny. Jest on policjantem z Wydziału Kryminalnego Policji z Dąbrowy Tarnowskiej. Bogusław P. jest jednocześnie szwagrem Leszka W., tego samego policjanta, który był w domu państwa Cyganów i pojechał na miejsce, gdzie leżały zwłoki Iwony Cygan. Obaj, zarówno papuśny, jak i Leszek W., są bliskimi znajomymi starego klapy. Spotykają się towarzysko, wspólnie imprezują w hangarze WOPR-u. Papuśny ma taką opinię w środowisku osoby dość głośnej, rubasznej, lubiącej dobrze poimprezować, dobrze się zabawić. Ma słabość do pięknych kobiet, więc pewnie dlatego chętnie uczestniczy w tych imprezach w hangarze WOPR-u i bardzo dużo pije alkoholu. Do tego wszystkiego w okolicy, i to już dużo szerzej pojmowanej, Józef K. jest świetnie znany jako organizator polowań. I te polowania podobno są wręcz legendarne. Podczas jednego z nich umiera na zawał Kazimierz Owsiany, były pracownik SB, który miał wielokrotnie chwalić się tym, że na każdego w Szczucinie ma haki, ma dokumenty i papiery. Był osobą wręcz nietykalną. W takim więc towarzystwie stary klapa się obraca. Nie bez powodu też nazywany jest członkiem grupy trzymającej władzę. To trochę żartobliwe określenie, ale w tym przypadku bardzo prawdziwe. Józef ma dzieci.
syna Pawła, oraz córkę Agatę. Agata ma tyle samo lat, co Iwona Cygan. Kolegują się, zresztą Agata wielokrotnie bywała w domu państwa Cyganów. Józefka jest więc im znany, traktują go jako może nie przyjaciela rodziny, ale kogoś życzliwego, kogoś obecnego w ich codzienności. Agata i Iwona lubią się. To nie jest taka znajomość jak z przypadkową osobą, z którą trafiamy do klasy. Dziewczyny utrzymywały ze sobą kontakt z własnej woli. Często też były widywane razem w barze u Trabanta, gdzie chodziły na sok, gdzie spędzały wolny czas. Z kolei syn Józefa K., Paweł, tak zwany młody klapa, jest starszy i bardzo znany w Szczucinie. Młody klapa ma 27 lat, więc między nim a jego siostrą to 10 lat różnicy. Jest bardzo znany w Szczucinie, ale nie wiem, czy jego sława jest pozytywna, czy raczej wątpliwa. W każdym razie Paweł, oprócz takiego przydomka jak Młody Klapa, nazywany jest czasami Austriakiem. Powiedziałam w pierwszym odcinku o tym, że sporo mieszkańców Szczucina wyjeżdżało do Austrii do pracy. Kilka osób, które głównie zajmowały się organizacją pracy Szczucinian w Wiedniu, było nazywanych właśnie grupą Austriaków. To była też jakaś grupa znajomych, dość znanych, właśnie do których należał m.in. Paweł K. Paweł był osobą w tamtym czasie głośną, bardzo wyrazistą. Może sama jego postura nie dała się tak po prostu nie zauważyć. Wysoki, bardzo postawny, myślę, że niektórzy mogą go nazwać przypakowanym, no nie wiem, czy to jest dobre określenie. Ani otyły, ani umięśniony. Bardzo, myślę, że wzbudzający respekt swoim wyglądem. Krótko ostrzyżony, obwieszony biżuterią. Kiedy jeździł po Szczucinie, to zazwyczaj z piskiem opon, z rykiem silnika. Kiedy wchodził do jakiegoś baru, to zawsze była w tym barze bardzo głośna impreza. Ale Paweł K. to też osoba, której czasami się bano, ponieważ był dość agresywny, bywał dość agresywny, wszczynał bójki, nigdy nie odpuszczał. Wiele było takich sytuacji, w których ludzie schodzili mu po prostu z drogi, tak żeby nic im się nie stało. Austria to nie jedyny kraj, do którego młody klapa jeździ w swoim życiu. Wcześniej wyjeżdżał do Grecji, pomagać w tamtym czasie załatwiać pracę w Grecji kobietom ze Szczucina. Dwie z nich, Krystyna Bober i Grażyna Korbaś, już nie żyją. Zmarły przed upływem 30 roku życia, a ich śmierć do dziś wzbudza bardzo wiele wątpliwości. Skoro młody klapa na co dzień mieszka w Wiedniu, tam też pracuje, to co robi wówczas w Szczucinie? I dlaczego w piątek rano melduje się tam Amanda, jego dziewczyna? A właściwie to nie ona sama się melduje, ale musi zostać zameldowana przez kogoś, kto w Szczucinie mieszka, kto jest właścicielem jakiejś nieruchomości. I takim właścicielem jest oczywiście stary klapa, jej powiedzmy teść. Wszystko dlatego, że Amanda podobno chce znaleźć pracę, a żeby ją znaleźć, musi mieć zameldowanie w okolicy. Bardzo możliwe, że jest to praca jakoś oficjalnie organizowana, bardzo możliwe, że przez urząd gminy lub coś podobnego. Domyślam się, że właśnie w tym celu potrzebne jest takie zameldowanie. Jednak chęć znalezienia pracy przez Amandę w Szczucinie to nie jedyny powód,
dla którego młodzi zjeżdżają do Szczucina. W sobotę ma odbyć się tam impreza, a właściwie to wesele. Wesele brata bardzo dobrego przyjaciela młodego Klapy, Sławomira. Przez większą część dnia, od wczesnego poranka, jak wiemy, w piątek 14 sierpnia, młody Klapa jest zajęty. Tutaj naprawia samochód, potem jedzie do Tarnowa, a kiedy wraca do Szczucina, udaje się do ulubionego baru u Trabanta, gdzie akurat trwa remont. Można skorzystać tylko z miejsc na zewnątrz. Tam jest ogródek piwny, grill, a przy tym grillu aktywnie działa właściciel baru, czyli Trabant, oraz jego żona. I to właśnie w takich okolicznościach spędza tam czas Paweł K. oraz jego dziewczyna Amanda. To ciekawe, że jest piątek, środek lata, a w jednej z najpopularniejszych knajp w Szczucinie trwa remont. Niezapowiedziany wcześniej remont. I to nie remont, który wynika z tego, że wcześniej padał deszcz, że była obfita ulewa, przeciekał dach, trzeba go było załatać. W barze u Trabanta kute są tynki, zrywane podłogi. Jeżeli cokolwiek na nich się znajdowało, to w piątek, 14 sierpnia, zniknęło bezpowrotnie. W tym samym czasie w domu państwa Cyganów szaleje rozpacz. Pani Czesława nie wierzy w to, co się stało. Ktoś podaje jej silne leki uspokajające. Aneta nie może się otrząsnąć z tego, czego przed chwilą była świadkiem. Pan Mieczysław, no cóż może czuć ojciec, który przed chwilą widział zwłoki swojego dziecka. Kiedy rodzina Cyganów rozpacza, do ich domu dzwoni Renata, która pyta, co stało się z Iwoną. Odbiera pani Czesława i mówi Renacie, że jej córka nie żyje. To, co słyszy od przyjaciółki Iwony, wprawia ją w zdumienie. Renata ma wtedy powiedzieć, z takiego czegoś tyle się stało.